umiemy zrobić dobrą kiszonkę? Ogólnie tak. Mamy całą wiedzę, pełną wiedzę, która jest potrzebna, żeby zrobić dobrą kiszonkę, natomiast w praktyce okazuje się, że nie jest to takie proste. I jaki procent gospodarstw sobie z tym radzi? Wzorowo radzi sobie z tym bardzo mały odsetek i dlatego tym programem się zajmujemy, ponieważ z naszych badań wynika, że tylko około 7% gospodarstw potrafi dobrze zrobić, czy wzorowo wykonać kiszonkę z kukurydzy. A jakie są najczęstsze błędy? Tych błędów jest kilka. I dobrze pani pyta, najczęstsze czy najbardziej poważne? Najpoważniejszy czy pierwszy, o którym trzeba powiedzieć, to jest określenie terminu zbioru. Mam tutaj połowa badanych przez nas kiszonek jest zbyt sucha, co oznacza, że rolnicy zbierają kiszonkę za późno. A to jest początek domina. Jeśli się zbierze kiszonkę za późno, gdy już jest zdrewniała, ona ma mniejszą wartość energetyczną dla krowy jako przeżuwacza, to włókno jest zdrewniałe i tam jest mniej mleka, mówiąc opisowo. Ponadto sucha kiszonka gorzej się kisi, czyli to są kolejne straty w dalszym, podczas przechowywania. Więc to jest podstawową problemem jest określenie suchej masy zbioru, czyli terminu zbioru. Po czym też jakość samego cięcia, tu też jest dużo do poprawy, określanie czy pilnowanie jakości wykonanej głównie przez firmy usługowe. I samo zakładanie silosu, też niepotrzebnie się spieszymy. Ogólnie rzecz biorąc, oceniając kiszonki, dochodzimy do wniosku, że jest to najmniej doceniany, czy najbardziej lekceważony etap produkcji mleka. Właśnie termin, zbiór, sam przebieg zbioru. Podajemy takie liczby. Uprawiamy kukurydzę przez 5 miesięcy w polu. Później następuje dzień lub dwa zbioru, lub trzy, w zależności jaką powierzchnię mamy do zbioru. A później ta jakość, która jest determinowana w tym okresie zbioru, skarmiamy nasze zwierzęta przez kolejnych 12 miesięcy. Czyli ten jeden, dwa lub trzy dni zbioru są kluczowe, są krytyczne dla jakości, czyli wielkości produkcji mleka w kolejnych 12 miesiącach.